Hej, cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze u Ciebie. Wybierz sobie jeden kamyczek i tutaj będą sprawy miłosne w tym przepięknym rozkładzie. Zobaczymy, co Twoja osoba myśli i czuje teraz w tym momencie. Osoba, o której pomyślisz. Jakie ma odczucia? Wybierz kamień. Bierzemy sobie teraz kartę. Siódemka było. Król pentakli. I ósemka było. Zaczniemy sobie od pierwszej. To jest Twój kamyczek, Twoja karta, 7 buław. Ta osoba, o której myślisz w tym momencie, jest bardzo rozdrażniona. Czuje ogromny niepokój, strach w sobie i może przeczuwać, że jakieś osoby z otoczenia, osoby trzecie się wtrącają w to. Może wcześniej one zaczęły się wtrącać. I teraz miała plany, ale widzi, że są trudności, napotyka trudności na swojej drodze i nie może tych planów teraz zrealizować. Chce nabrać siły, żeby pokonać ten strach w sobie. Czuję ogromny strach i dystans między wami. To jest twoja karta, król pentakli. Tutaj piłeczka jest krótka, jeśli chodzi o myśli i uczucia, ponieważ on w tym momencie analizuje, kalkuluje i chce zobaczyć, czy mu się po prostu nadzwyczajnie opłaca. Także tutaj, jeżeli chodzi też o uczucia, o wszystko inne, to on jest bardzo taki dzisiaj, teraz wyrachowany, tak? Może bardzo łatwo się zrazić, to znaczy mógł się wcześniej zrazić i teraz tak Ci powiem. Jeżeli ta osoba Cię kocha, kochała, to możesz być pewna, pewne, że ona się pierwsza odezwie i zaproponuje spotkanie. Ale jeśli nie było żadnych uczuć, to tutaj nie da się tej osoby do niczego namówić i nie da się do niczego jej przekonać. Ona musi wiedzieć, że ona nie traci i że to jest pewniak, że w tym momencie ona chciałaby coś na zawsze. Nie chce żadnego romansu, nie chce niczego takiego na chwilę. Także tu zależy wszystko od uczuć waszych. Jeśli wybrałaś ten kamyczek, to jest twoja karta, ósemka buław i update uczuć i myśli twojej osoby, to jest, powiem ci tak w skrócie, że ta osoba jest gotowa. Prawdopodobnie zawsze jest gotowa na związek, na jakąś relację, to w tym momencie tak jakby ją olśniło, że chce może jakiegoś namiętnego romansu, coś, żeby zadziało się teraz. Jeżeli jesteście w związku, to ta osoba może chcieć mieć dziecko z tobą po prostu. I tutaj chce ona intensywnych kontaktów teraz w tym momencie, rozmów, rozmów, pisania do siebie, spotkań, randek, wszystkiego. Ona teraz tego potrzebuje, żeby między wami była komunikacja, żeby między wami był kontakt, bo ona potrzebuje ulepszenia właśnie waszej relacji. Ta karta to oznacza. To ja myślę, że jest bardzo fajnie, kochani. Często to pokazuje jakiś romans. Romans w biurze, pod biurkiem. Wybory były świetne. Gratuluję wam. Trzymajcie się. Pa, pa.